tym odcinku wracamy do tematu neutralizacji bomby ekologicznej. Poprzednim razem z firmą Mobruk pokazaliśmy, jak neutralizuje się nielegalne składowisko. Dziś przedstawimy, w jaki sposób firma ta radzi sobie z zagospodarowaniem tych odpadów. Jak to działa? Kluczem do sukcesu jest ich termiczne przekształcenie. To zaawansowane technologicznie rozwiązanie, wydajne oraz bezpieczne dla ludzi i środowiska. W procesie termicznego przekształcania odpadów produkowana jest energia wykorzystywana do zasilania zakładu oraz materiał, z którego wytwarzane jest kruszywo syntetyczne. Przyjrzyjmy się, jak to wszystko się odbywa. Podkreślić należy, że termiczne przekształcanie odpadów to proces bezpieczny, o ile przebiega zgodnie z obowiązującymi procedurami i regulacjami oraz w zaprojektowanych do tego celu instalacjach, posiadających wymagany przepisami system oczyszczania spalin, a normy emisji obowiązujące dla ITPO są znacznie bardziej rygorystyczne niż te, które dotyczą cementowni, elektrowni czy też ciepłowni. Neutralizacja niebezpiecznych odpadów odbywa się w Mobruku w instalacji o wydajności 25 tysięcy ton na rok, opartej na technologii przeciwprądowej, wyposażonej w kocioł odzysknicowy i dwustopniowy system oczyszczania spalin. Zastosowano tu również moduł ORC o mocy 1,5 MW do produkcji energii elektrycznej z ciepła powstającego w trakcie procesu. Jak wyglądają jego poszczególne etapy? Nasza bomba ekologiczna zostaje przewieziona do zakładu w Karsach. Najpierw przejeżdża przez bramkę dozymetryczną, aby zidentyfikować odpady pod kątem właściwości promieniotwórczych. Potem następuje weryfikacja dokumentów, ważenie dostawy i skierowanie transportu do miejsca rozładunku. Tu każdy pojemnik weryfikuje się indywidualnie, ustalając metodę, jaką zostanie przetworzony. Pobiera się próbki w celu dokładnej klasyfikacji struktury odpadów. Następnie trafiają one do laboratorium w Niecwi, w którym powstają analizy bezpiecznego przygotowania ich do neutralizacji. Przygotowanie odpadów do procesu termicznego przekształcania polega na mechanicznej obróbce i nadaniu im odpowiedniej frakcji. Po rozdrobnieniu odpady trafiają do specjalnego bunkra, gdzie następuje sezonowanie. Ma to na celu uśrednienie ich chemicznej struktury. Stąd podawane są na linię technologiczną spalania. W zakładzie działa nowoczesny system pozwalający na jednoczesne spalanie odpadów stałych i płynnych. Czas na wsad do pieca. Cały nadzór nad przeprowadzanym procesem odbywa się ze sterowni. Kieruje ona odpady do pieca obrotowego o średnicy niemal 3,5 metra i długości lekko ponad 14,5 metra. Piec potrafi przerabiać wsad wysoko i niskokaloryczny. Powstające w nim żużle i popioły spełniają wszystkie standardy ochrony środowiska. Spalanie odbywa się w temperaturze przekraczającej 1100 stopni Celsjusza. A teraz przyjrzyjmy się, jak działa moduł ORC. Ta instalacja zamienia energię cieplną z procesu spalania odpadów niebezpiecznych w elektryczną. Gorąca woda napędza turbinę. I tak powstaje prąd do zasilania zakładu. ORC potrafi wyprodukować 1,5 MW na godzinę. Sprawdźmy też funkcjonowanie systemu oczyszczania spalin. Jest to jeden z najważniejszych elementów instalacji w zakładzie i musi sprostać bardzo rygorystycznym wymaganiom. Dlatego też zastosowano w nim wysokoaktywne reagenty, które gwarantują zgodność z wszystkimi konkluzjami BAT, Best Available Technique. Układ filtrujący jest przeliczony z zapasem w stosunku do wydajności pieca. Na wszelki wypadek jednak do komina podłączony jest stały monitoring. Gazy uwalniane do atmosfery podlegają w Mobruku 100% kontroli. Wróćmy na koniec do odpadów poprocesowych, czyli pyłów i żużli. Trafiają one do wyspecjalizowanych zakładów grupy Mobruk, które są w posiadaniu technologii umożliwiających proces cementacji. Po takim przetworzeniu materiał przestaje być odpadem, a staje się produktem.
Jest to na przykład kruszywo syntetyczne, wykorzystywane do podbudowy dróg betonowych lub płyt lotniskowych. Mobruk przy utylizacji bomb ekologicznych działa zgodnie z hierarchią przetwarzania odpadów, wynikającą z ustawy o odpadach. W pierwszej kolejności kwalifikuje odpady do recyklingu i odzysku, a dopiero te, które nie nadają się do tego, poddaje przetwarzaniu termicznemu. W tym procesie z ciepła odpadowego produkuje energię elektryczną, a z odpadów pospalarnianych wytwarza kruszywa recyklingowe wykorzystywane w budownictwie. Przetwarzając odpady niebezpieczne, znajdujące się w bombach ekologicznych, Mobruk nie wytwarza odpadów, w ten sposób demonstrując swój wkład w budowę gospodarki obiegu zamkniętego.